Jaki masz pomysł na swój kanał? Mój kanał to jest Sonda Uliczna, jednak na wstępie zaznaczę zupełnie odmienna od tych, które są w tej chwili w internecie. Polega ona na zadaniu kilkudziesięciu spotkanym osobom na ulicy tego samego pytania, z pozoru banalnego, prostego. Jednak te pytania w głębi zmuszają do jakiejś głębszej refleksji, do zastanowienia się. A dlaczego jeszcze nie zacząłeś takiego kanału? Zacząłem. Jest już w internecie dostępny? Tak, 1 000 000 wyświetleń. Wow. Mogę zadać jedno pytanie? Oczywiście, słucham. Jaki dzień zmienił najbardziej twoje życie? Dzień, w którym napisałem do osoby, której nigdy na oczy nie widziałem, że chciałbym z nim robić program na YouTubie. To było w 2008 roku. Uważam, że pomysł jest bardzo dobry. Wiem, że nie zabrzmi to najlepiej, ale mam dokładnie taki sam pomysł. Jest on opisany, jest to wsparcie moich wykładów motywacyjnych. To jest świetna robota, nie zmieni to faktu, że i tak dam ci plusa. I chętnie zobaczę twoje sądy. Myślałem, że będą ludzie, którzy są lepsi, natomiast no, reakcja jury w trakcie przesłuchania była naprawdę pozytywna. Natomiast no, nie wiedziałem, jak to wyjdzie, bo nie miałem porównania z innymi, prawda, projektami, które były zgłoszone. Jasne. Teraz wszystko zależy od widzów. Czy chciałbyś im coś powiedzieć? Mam nadzieję, że na mnie zagłosujecie. Możecie wejść na mój kanał TSN TV, zobaczyć tam sądy, które już do tej pory przeprowadzałem. Jeżeli wam się spodobają, was zainspirują, to oddajcie głos po prostu na mnie i mam nadzieję, że uda mi się to kontynuować. Dzięki wam. No, jak ładnie. Trzymam kciuki, Dawid. Dziękuję. Dzięki.